takiej kolaboracji chyba się nikt nie spodziewał. StumbleGuys x Mr. Beast. Jimmy wraz z swoją ekipą dołącza do StumbleGuys, więc w dzisiejszym odcinku, moi kochani, pokażę wam, jak wygląda nowa mapa. Zakręcimy też sobie nowym kołem fortuny, Yin-Yang, oraz zapolujemy sobie na mitycznego Kancera. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze go nie subskrybujesz, zrób to właśnie teraz, żeby nie przegapić kolejnego kontentu z gry StumbleGuys, a już startuje niedługo nowa zamknięta beta, w której będą dostępne wszystkie nowe skiny Mr. Beasta, więc z pewnością przetestujemy sobie te skiny i nagram dla was taki odcinek. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te 10 osób proszę do mnie się zgłosić na mój e-mail, który znajduje się w opisie, a ja podeślę wam karty StumbleGuys, które mogliście wygrać w poprzednim odcinku. Zanim wam pokażę nową mapę, sprawdźmy, co się dzieje w sklepie. Mamy tutaj koło fortuny, więc zakręćmy sobie nim od razu. Może akurat mi się poszczęści i coś fajnego trafimy. Wow, 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 prawie byłby wyjątkowy skin, ale niestety tylko klejnoty, ale klejnoty się na pewno przydadzą. Moi drodzy, chciałem was poinformować, że na Steamie już jest możliwość wprowadzania kodu twórcy, więc jeżeli kupujecie jakieś gemy, nie zapomnijcie wpisać kodu FRL. Dziękuję każdemu za wsparcie, jesteście kochani. Wiele osób ten kod wpisuje, więc dołączcie też do tej zwariowanej ekipy. Dziękuję wam wszystkim jeszcze raz serdecznie. Teraz lecimy z kołem, kolejnym darmowym, bo musimy oczywiście sobie tutaj to zakręcić i mamy klejnotów. Jednak nie klejnotów, jednak zwykłe żetony. Mamy do dyspozycji też dwa koła, Yin-Yang oraz koło, w którym można trafić Kancera, więc na pewno sobie troszeczkę gemów wydamy i postaramy się trafić jakiegoś nowego skinka. No z darmowych skinów nic nam nie wypadło i mamy tak, albo koło Yin-Yang, gdzie można trafić takiego fajnego skina czarno-białego. I tutaj jeszcze jest kilka generalnie fajnych skinów, które moglibyśmy trafić, bo ja sporo tych skinów też nie mam. I mamy też to koło Astro. No i teraz nie wiem właśnie, co zaryzykować. Chyba na początku Yin-Yang. Walnijmy sobie z 3 kręcenia za 375 gemów. Możecie napisać w komentarzu, co udało wam się trafić z tego koła, jeżeli oczywiście kręciliście. Daj chociaż jakąś legendę, chociaż... Yes! Nie, ja dziękuję, ale by było ja, jakbym trafił. Od razu na dzień dobry, dawaj. Legendarna panda? Może być, ale duplikat razy 3. A dobra, nie za ciekawie, nie za ciekawie. Ale okej, moi kochani, wiemy już, jak to wygląda. Teraz wam pokażę, jak będzie wyglądała nowa mapa. Tak będzie wyglądała nowa mapa Mr. Beasta. Mr. Beast Warehouse. Mr. Beasta chyba nie muszę wam przedstawiać. Najpopularniejszy youtuber świata, robi mega fajne rzeczy, więc jak jeszcze nie znasz tej osoby, no to koniecznie sobie wygoogluj albo wpisz na YouTubie i wtedy zachłyśnij się jego fajnym kontentem. Moi drodzy, mamy tutaj też oczywiście mapę przygotowaną na styl Mr. Beasta, jego tej emotki pantery, bestii. Niebiesko-różowe akcenty, bardzo fajnie to wygląda i jak widzimy, jest też lokowanie jego produktu. To są jego czekolady. Ja już je próbowałem, testowałem na kanale Farelskim, macie test, możecie sobie zobaczyć. I jak widzicie, cała akcja tutaj się odgrywa jakby w fabryce Mr. Beasta. W fabryce czekolady dokładnie. I Mr. Beast też ma ubrany teraz skin Willy Wonky. Mega fajnie to wygląda, na końcu mamy takie dwie ręce trzymające medal. Zanim wam pokażę, co nowego jeszcze zostanie dodane wraz z nową aktualizacją Mr. Beasta, no to moi kochani, zagrajmy sobie meczyk na oficjalnym koncie. Dawno tutaj nie grałem, bo grałem oczywiście zawsze w wersji beta, więc zobaczymy, czy Farel jest w formie. I uwaga, moi kochani, oglądajcie film do samego końca, ponieważ do gry zostaną dodane nowe skiny, które wam pokażę. Wow! No i chyba jednak nie jestem w formie. I też będzie dostępna nowa emotka Mr. Beasta. Też wam ją pokażę. Ale na początku będę musicie wy mi pokazać, jak mam to wygrać, żeby nie dać się tutaj pokonać w pierwszej rundzie. Let's go. Dawaj, gościu. Nie idzie tędy przeskoczyć. No to nieźle. Hop. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Banan? Dostanie ktoś? Nie dostał. Masz wryja? Hop. Hop. Nie trafiłem go, najgorzej, 9 na 16, już na mecie, to nieźle. Dobra. A! Prawie go trafiłem, dobra, miał być wślizg. Pierwsza mapa zaliczona, ale wcale łatwo nie było. Kolejną mapą jest oczywiście Bot Bash. No tutaj nie mogę spać, bo jak spadnę, to znaczy, że Farel nie ma formy. I wy musicie wtedy napisać w komentarzu: Farel, ty borowiku. Ale ja postaram się, żeby do tego nie doszło. Patrz, no i oczywiście będą wszyscy mnie tutaj teraz bili, bo mam fajnego skina niedostępnego dla zwykłych graczy. I oczywiście czerwony nick, co nie? Że jestem creatorem. Okej? Nie bijcie ziomeczka, no co wy ziomeczka bijecie? O kurczę, odkurzacz się na mnie nawet sfokusował. Dobra, dobra, dobra. Tylko Biedronka, nie ma ogonka. Ło! Ło!
Znowu? Ła! Znowu! Przechodzę, dobra. Czyli może się napisać. Farel, ty kocurze. Żartowałem, jak wygram ten meczek, to dopiero będziecie mogli coś pisać w komentarzu, bo to jest wielki finał, grande finale. No i to jest mapa, której nienawidzę. Nienawidzę Space Race'a w finale, bo zawsze popełniam błędy. Zawsze popełniam na tej mapie błędy. No ale dobra, postarajmy się to wygrać. Hop. Hop, dobra. Póki co nieźle. Chłop już jest na orbicie. No to nieźle. Hop. Dawaj, ziuteczka przede mną biegnie. Okej, okay, jest kamień. Przeleciał, więc gitara. Let's go, let's go, let's go. Hop. Hop, dobra. Póki co idziemy wszyscy. Nie, łeb w łeb mówiłem, no i właśnie. Tak się kończy. Tak się kończy moje granie na tej mapie. Już raczej zwycięstwa nie będzie. No ale trudno, byli lepsi. Możecie napisać w komentarzu Farel Tyborowiku. Zobaczcie, jak chłop mnie odstawił o pół mapy. Więc przechodzimy do dalszej części przedstawiania wam informacji o nowej aktualizacji. Dostałem taki krótki filmik, który przedstawia, jak działa nowa emotka. I jak widzicie, po prawej stronie mamy walizkę jako emotkę. Walizkę z kasą. Jak nią rzucimy, to jeżeli się w nią wejdzie, wywracamy się, a z góry lecą pieniążki. Spójrzcie na to. Wyskakuje kasa i jak wejdziesz na to, się wywracasz. Czyli działa ona tak samo jak banan, tylko ma zmienioną skórkę. Śmiesznie to brzmi. Zmieniona skórka od banana. No ale skina ma po prostu innego. I wygląda to naprawdę mega fajnie. I jeszcze jak do tego dodamy jakiegoś skinka Mr. Beastowskiego, o to już w ogóle będzie to wszystko fajnie się fitowało. Zobaczmy, czy chłop jest w stanie kogoś powalić tą walizką. Tak, jak widzicie, Anubis się wywrócił. Ocencie w skali od 1 do 10 tą emotkę w komentarzu. Zanim wam przedstawię wszystkie nowe skiny, musimy oczywiście zakręcić nowym kołem mitycznym, gdzie możemy trafić Kancera. 2% szansy na niego mamy, ale są tu jeszcze takie skinki, których nie mam, więc dajmy sobie 5 razy 625 gemów. Let's go. Może odda, może odda. I uwaga, mamy kotka. Duplikat pewnie, oczywiście, że tak. Lecimy dalej. I uwaga, mamy legenda. Brawo. Fly Kevin, jej nie miałem dostępnej. To jest fajny skinek, ponieważ ten skinek lata. Mamy też tutaj rzadkiego oczywiście Wizarda i uwaga. O proszę, o proszę. A, duplikat, myślałem, że go nie mam. Że mam jakiś innej kolorystyki tego diabełka. No i znowu ten sam diabełek. No to nieźle mi się trafił. Ach, chociaż jedna legenda. Dobrze, to wybierzmy sobie tego mojego nowego skina latającego, bo z pewnością wiele osób go nie ma, więc sobie go przetestujemy. Oczywiście kolorek też możemy w nim zmienić. Dajmy na przykład na, no, czarny. Będzie tak czarno-różowy. Może być. I zagramy sobie teraz, moi drodzy, Nerf Arenę. Dlaczego by nie? I pokażę wam w międzyczasie przebitki, jak będą wyglądały nowe skinki. Czas wyjaśnić kilku oponentów, a nowych skinków, moi drodzy, w grze będzie aż 9. Będą to skiny oczywiście Mr. Beasta. Pierwszym skinem jest kozacka bestia Mr. Beastowska, taka niebieska. Jest to skin, któremu mu daje 10 na 10. Ja już się nie mogę doczekać, aż go odblokuję. Później mamy zwykłego Jimmy'ego, oczywiście w standardowym jego kapeluszu, który często chodzi na odcinkach. O kurczę, chłop mnie chyba porobi. Trzeba by było się ewakuować, uleczyć troszeczkę. Moje, moje, moje. Plus HP. Mamy teraz tarczę, jest i tarcza. Leżysz, gościu, czy nie będziesz leżał? Wyjaśniamy banana. Temu skinkowi oczywiście Mr. Beasta w kapeluszu daje takie 6 na 10. Okej, okay, kolejna tarcza. Przechodzimy dalej. Kolejnym skinem, i uważam, że to jest jeden z lepszych skinów, 11 na 10 daje, jest diamentowa Mr. Beastowska bestia. Bardzo fajnie wygląda, podoba mi się. Mamy później Mr. Beasta normalnego, takiego latającego, Astro Mr. Beast, tak bym go nazwał. Mamy też Mr. Beasta Willy Wonka. I uwaga, teraz się trzymajcie fotela, żebyście nie spadli. Jest też Mr. Beast Lamborghini, rozumiecie? Mr. Beast jeżdżący na złotym Lambo. Piękna sprawa, tego skina też będę chciał mieć w swojej szafce. Ej, 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 panowie, panowie, panowie. Nie bić mnie, nie bić mnie. Patrz, no zabiją mnie. Lecz idziemy po jakieś leczonko, nie ma leczonka, jest tutaj. Następną postacią jest Mr. Beast pikselowy, Jimmy, podobny do Ludka z Minecrafta. Bardzo fajny, 7 na 10. I kolejnym skinem, który daje 10 na 10 jest pikselowa bestia Mr. Beastowska, tak bym ją nazwał. Pikselowa bestia, 10 na 10, bardzo fajnie wygląda. Będę chciał na pewno ją mieć w swojej szafce. Generalnie wszystkie skiny Mr. Beasta bym chciał mieć w swojej szafeczce. Dobra, powyjaśniajmy jeszcze kilku oponentów.
Więc mam nadzieję, że wy również i że wam te skiny się podobają. Ostatnim skinem, który będzie dostępny w grze, jest Golden Mr. Beast Jimmy, tylko że oczywiście skin złotawy. Bardzo fajny, daję mu 10 na 10. Dobra, dawaj go na łeb. Pak, 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 pak. Z magazynka, uzika. Fajnie, że już ta mapa jest naprawiona. Kiedyś ona była zbugowana, ale teraz się fajnie, przyjemnie gra w tego nerfa. No i mamy przed nami ostatnią rundę, więc moi kochani, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, no to zostawcie łapkę w górę, może to mi pomoże wygrać ten meczek. No i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, ponieważ już niedługo nowa zamknięta beta 0.53, w której będziemy mogli przetestować sobie nową mapę, nowe skiny i nowe emotki oczywiście, co nie? Dobra, tą syrenę, ta syrena jest dobra. Syreny z H2O, bomba, bomba, bomba. Okej, okej, ona ucieka. I co ona pewnie będzie chciała tutaj mi... Ej, we dwóch się na mnie fokusują, no nie, muszę spylać. Bo mnie porobią, 59 HP. A ja chciałbym to wygrać, proszę państwa. Hop. Zostaw, 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 zostaw to, gościu. Na razie muszę uciekać, się uleczyć trochę. Dawaj, dawaj tam broń. Dobra, 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 dobra. Patrz, będzie chłop. Syrena! Wyjaśniamy ją! Ona nie wie, że jestem za nią nawet. Dobra, dobra, bo ten gościu był dobry, on cały czas się na mnie fokusował. Leży? Tak, leży. Nie chcę tej broni, nie chcę tej broni. Chyba, że syrena uciekła do góry. Dobra, tu się już strefa zawęża, więc fajnie to zrobione zostało. Bo ja tego trybu często nie gram. Nawet nie wiedziałem o tym. O kurczę, chłop to mnie z shotguna wali. Szybkie leczenie jakieś, gdzie jest to leczonko? Jest leczenie. Pyk. I tarcza by się przydała jeszcze, ale tarcza stała w środku. No dawaj gościu, dawaj, 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 dawaj. Dostaję, dostaję ta mumia. Dobra, 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 dobra. Może tego szkieletonka faktycznie porobimy na początku. O kurczę, jest kwas, widzowie. Nie mam tarczy, musimy schować się do środka. Dobra, kto będzie miał lepszego aima, ja czy ten król? Dobra, 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 jest szansa go porobić. Albo dostanę plecy i mnie wyjaśnią. Szybko leczenie, 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 leczenie. 30 HP. Dobra, dobra, dostał, został jeszcze powalony, zostanie przez to coś, co się kręci. Wyjaśniam go, wyjaśniam go, wyjaśniam go. Padaj! Leży! Tak jest, 17 HP tylko. Ale jest przypał. Się sfokusowali na mnie i będę miał chyba raczej myk do lobby. Chyba tego nie jestem w stanie ugrać. 2 HP, 2 HP. Odpadam! Najgorzej. Ale i tak było dobrze. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu macie w opisie. Trzymajcie się, hej!